Witajcie. Nareszcie, nareszcie coś się dzieje. Słuchajcie, gdyby rolnicy Pirazy na oko pół roku temu postąpili jak ci młodzi, którzy w tej chwili są w Sejmie, już dawno byśmy wszystko załatwili. Nie byłoby problemu. Od samego początku, pamiętacie, mówię, że tym, którzy teraz są u władzy, nie wolno ufać, bo oni nic nie zrobią. Także teraz to, co się stało, czyli tamte wejście tych kilkunastu chłopaków do Sejmu, znakomite posunięcie. Ale uwaga, to nie jest... To inaczej, to mocno zwraca uwagę i mocno przeszkadza tym, którzy są u władzy i którym nie na rękę jest silne polskie rolnictwo i jako takie w ogóle w ich oczach nie powinno istnieć. Także oni idą w tym kierunku, w który sobie obrali. Tu się nie ma co dziwić. Natomiast to, że my chcemy osiągnąć swój cel, to tylko w ten sposób. I teraz co wam chcę powiedzieć, gdyby to się stało rzeczywiście parę miesięcy temu, pół roku temu, gdybyście weszli do Sejmu i zablokowali Sejm, zablokowali Senat, zablokowali Urząd Prezesa Rady Ministrów, to podejrzewam, że dawno już byłoby wszystko załatwione. Bo oni wychodzą z takiego założenia, że zatkają nam wszystkim gębę pieniędzmi i wszyscy się rozjadą do domu. Oni na to liczą. No bo przecież oni myślą swoimi kategoriami, czyli na zasadzie takiej: dajcie nam jakieś pieniądze i my zrobimy, co wy chcecie. Tylko że oni nie biorą pod uwagę tego, że u nas to nie funkcjonuje. My potrzebujemy zupełnie czego innego, my zupełnie czego innego chcemy. Więc to są tego rodzaju rzeczy, których oni po prostu w ogóle nie rozumieją. I teraz co się stanie, moi drodzy? Chłopaki będą tam, dopóki nie przyjedzie premier. Premier ma wszystko w dupie, krótko mówiąc. On ma swoje sprawy i on nie będzie przyjeżdżał do chłopaków, więc taki będzie ten scenariusz. Następnie wjedzie albo Straż Marszałkowska, albo wjedzie policja i wszystkich wygoni, zabierze po prostu i powie, żeście zrobili rozróbę. Tak oni funkcjonują. Ale dobrze, tym się nie trzeba przejmować. Po pierwsze, najważniejsze, ten Sejm nie należy do nich, tylko do nas, do narodu. To oni tam są w pracy, a my jesteśmy narzędziem kontrolnym. Więc jeżeli wyjdziemy z tego założenia i trzeba im to powiedzieć, wy tu jesteście w pracy, a żeby pokazać, na czym polega ta ich praca, należałoby właściwie powiedzieć, że jesteście jak cieć w portierni, bez urazy dla portierów i wszystkich ludzi, którzy są strażnikami. To jest służba jak każda inna, po prostu taki portier jest potrzebny, żebyście nie myśleli. Ale że chodzi o to, żeby oni wiedzieli, że oni nie są niczym ważniejszym. Naprawdę, to jest cała rzecz, polega na tym, żeby oni wiedzieli, że nie są ważni. Oni są ważni tylko wtedy, kiedy służą nam. I ta zasada służby urzędnika powinna im przyświecać. Niestety tak nie jest. Oni wychodzą z założenia, że dobra, rolnicy, my zablokujemy granicę z Ukrainą i dla ukraińskich towarów, ale za ile? O, i tak to wygląda, prawda? Kiedyś, pamiętam, w latach 90. była taka, słuchajcie, tak, możecie sobie, poszukajcie, zobaczycie. Była opinia, że w Polsce można kupić każdą ustawę za 3 miliony dolarów. Myślicie, że coś się zmieniło? Moim zdaniem nie. Więc to jest kwestia w tym, ale ponieważ w naszym ogólnie pojętym interesie, dobrze pojętym interesie, jest to, że to, co widzimy tutaj, to, co nas otacza w tej chwili, to jest nasze, polskie, i takie ma pozostać. No więc dlaczego my mamy za to płacić, skoro to jest nasze? Pamiętajcie o tym przy wyborach. Tą bandę trzeba wygonić, wyrzucić raz na zawsze. Nie dajcie się więcej nabrać. Wiecie, na czym to polega? Oni zrobili coś takiego, słuchajcie. 8 lat temu, kiedy wchodziło Prawo i Sprawiedliwość do władzy,
zaczęło robić porządki delikatne. Delikatne, oni się oczywiście musieli po tych 8 latach rządów PO zorientować w sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Powoli to wszystko robili. Natomiast mnie zaskakuje, że nie chcieli zrobić porządku z PO i z tymi wszystkimi zdrajcami. Ale być może tam są jakieś układy takie po cichu, których po prostu nie ma jak ruszyć. Kto wie, może to jest ta zasada właśnie okrągłego sołu, gdzie wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. Bardzo możliwe, że to funkcjonuje nadal. Natomiast jest rzecz w tym, że chodzi o wyborców. Więc to był rok 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmuje rządy, tak? Ludzie, którzy wtedy mieli powiedzmy po te 15 lat, to oni myślicie, że się interesowali polityką? Nie. Oni nie wiedzieli, co to jest Tusk, co to jest Platforma Obywatelska, co to jest Balcerowicz, Lewandowski. Oni nie wiedzieli, kto to w ogóle był Kuroń i tak dalej, i tak dalej. A Wałęsa to już w ogóle jest czarna magia, bo tam coś może i tak dalej. Więc oni po prostu tego nie znali. I w pewnym momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodzi do władzy, rządzi 8 lat, oni mają czas dorosnąć i mogą nasiąknąć tym, co im się tam do głowy powbija. I mamy rok 2023, kiedy oni mają lat 23, w telewizji usłyszeli, że PiS to jest samo zło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc co taki człowiek sobie myśli? On chce naprawić Polskę, prawda? Bo przecież, kurczę blade, wszędzie wszyscy trąbią, że PiS to zło, a jak babcia i dziadek mówi, to co to staruchy są, to nie będzie. Matki, ojca, staruchów też nie będę staruchą. Tu jest młodość, nowoczesność i tak dalej. Tak można było ich zrobić w balona, że zanim się zorientowali, o co chodzi, już jest po wszystkim, PO jest u władzy. I teraz co się stanie? Zakładając czysto teoretycznie, że PO rządziłoby 8 lat, to mamy dzisiejszych 15-latków. I tak to wygląda. Więc przede wszystkim trzeba zadbać o młodzież, dobrze ją wychować. Nie dać się nabrać, nie dać nabrać nasze dzieci na tą patologię, która się w tej chwili nazywa jakimś tam modą w tym. No tam, gdzie śpiewają to całe, to po prostu, gdzie trudno powiedzieć, że tam śpiewają, ale tam satanistyczne obrzędy się ukazują, to było to Eurowizja, o właśnie. Więc takie coś, słuchajcie, no po prostu tam to, co widzisz i teraz młody człowiek to widzi. Jeden będzie w szoku, drugi, o, coś fajnego, coś nowego i tak dalej, tu zabraniali, a to nagle w telewizji, I zaczyna się, słuchajcie, otóż nie. To wszystko to jest w czystej postaci zło. I co się dzieje? Młodemu człowiekowi bardzo łatwo namieszać w głowie. Naprawdę, to jest drobiazg. I teraz, jeżeli mieszają w głowie tym młodym ludziom, że pokazują, że to jest złe, i teraz zobaczcie, jakie zestawienie piękne. Złapią jakiegoś księdza na pedofilii, pokażą, że Kościół, nie ten facet, którego złapali, bo to jest zwykły facet, złapali go na pedofilii, powiedzą, że Kościół to pedofile, a tu, słuchajcie, wolność i macie szatańskie jakieś tam, powiedzmy, obrzędy i że coś tam się dzieje. No nie wiem, po prostu to jest jakaś paranoja. Zestawienie jest masakryczne dla młodego człowieka i on po prostu oczywiście w taki Kościół, który jest po prostu słynie z pedofilii, on nie wejdzie. Nie wejdzie. I to są właśnie takie rzeczy, które trzeba pilnować, pokazać młodemu człowiekowi, że jeżeli w danej skrzynce jest jedno zgniłe jabłko, to oczywiście ono zarazi, jeżeli zostawimy to jabłko, zarazi pozostałe. Ale jeżeli je wyciągniemy na czas, wszystkie umyjemy, to będą zdrowe. A to jedno trzeba wyrzucić. I na tym to polega. Także moi drodzy, wracając do sytuacji rolników. Młodych trzeba wesprzeć. Nie można ich zostawić w tym Sejmie, bo przyjdzie naprawdę Straż Marszałkowska i zrobi z nich przestępców, powrzucają ich i tak dalej, i tak dalej. Bo taki będzie finał, zobaczycie moje słowa, popamiętacie moje słowa. Trzeba ich wesprzeć i zablokować ten Sejm, Senat i Urząd Prezesa Rady Ministrów. Tamto, gdzie on siedzi, ten człowiek w tym budynku. Żeby nie mogli wejść, a nie wyjść. I wtedy to jest jedyny sposób. To jest jedyny sposób. Pogadajcie z dziadkami, jak było w stanie wojennym. Ja byłem chłopcem małym, pamiętam tylko tyle, że poza takimi sytuacjami, co się wtedy działo i tak dalej,
Pamiętam te czołgi na ulicach, wozy bojowe. I pamiętam, jak mnie szczypał gaz łzawiący. Po prostu był wszędzie, wszędzie był ten gaz łzawiący. Nie można było nigdzie wejść. Tak pamiętam ten 13 grudnia, kiedy to się wszystko działo. W 81 roku. Więc zobaczcie, jak nasi dziadkowie i rodzice walczyli wtedy. Jest masa zdjęć. A ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą, to są potomkowie tych, którzy wtedy pałowali. Oni mają, jak nie bezpośredni, to pośredni związek z tymi ludźmi. I oni się nie cofną przed niczym. Ale jedna rzecz. Można ich pokonać. Można ich pokonać. Tylko musimy być zdecydowani i stanowczy tak, jak wówczas byli nasi dziadkowie i ojcowie. Trzymajcie się.